Cześć, tutaj Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Dzisiaj kończymy wątek argusów łowczych, czyli piw uważonych przez browar Fortuna dla sieci marketów Lidl. Był już słodowy tercet, dzisiaj pora na chmielowy kwartet. Argus łowczy, chmielowy kwartet, piwo ciemne górnej fermentacji, niepasteryzowane. Alkohol 9%, ekstrakt 16,3%, zawiera naturalny osad drożdżowy. Składniki: woda, słód jęczmienny, cukier, chmiel, drożdże. Najprawdopodobniej oba piwa są klonami Comesów. Słodowy tercet Comesa potrójnego, chmielowy kwartet Comesa poczwórnego bursztynowego. Bardzo możliwe nawet. Jest taka możliwość także, że są to te same piwa, tylko że browar Fortuna tutaj dokonał małej, można powiedzieć, manipulacji, jeżeli chodzi o podawanie ekstraktu, to znaczy podano jakby ekstrakt na etykiecie przed dodaniem cukru do brzeczki, później dodano tego cukru, żeby podnieść ekstrakt i tym samym wydobyć też większy woltaż z tego piwa. Analizę dość przekonywującą na ten temat zamieścił Bartosz Nowak na swoim blogu. Można w Google'ach poszukać, więc jest możliwość, że de facto są to dokładnie te same piwa, tylko że po prostu sprzedawane pod inną marketową marką. Ale nie będziemy się teraz tym zajmować. Zajmiemy się piwem. Rzut oka na etykietę. Etykieta bardzo podobna, w podobnej tonacji jak słodowego tercetu. Tak wygląda krawatka. To jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny opakowania, a teraz przekonamy się, co jest w środku, czyli to, co nas najbardziej interesuje za każdym razem, czyli zawartość butelki. Ok, mamy piwo już otwarte, łowczy chmielowy kwartet, aromat z butelki. Jest sporo słodu, sporo słodowości. Jest akcent karmelowy, dość wyraźny. Jest delikatna nuta przyprawowa, ale taka bardzo ulotna. Może trochę przypominająca jakieś przyprawy korzenne, tego typu rzeczy. Generalnie dość słodki aromat, ale niezbyt intensywny i też niekoniecznie łatwy do zdefiniowania jednoznacznego. Przelejemy sobie to piwo do szkła. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Dość ładna barwa. Piwo w takiej barwie właśnie bursztynowej, przyjemnej. Jest jakaś minimalna opalizacja, jakiś minimalny osad się tutaj unosi w szkle. Poświecę tutaj troszkę, aby uwydatnić tę barwę. Bursztynowa, ładna barwa, piana, dość ładna, dość zwarta, zbudowana głównie z drobnych pęcherzyków, jest też trochę większych. Wydaje mi się, że będzie się dość szybko redukować, no tutaj miejscami troszkę mydlana ta piana jest, więc jest średnia, ale nie jest to też taka rasowa piana, jaka w kwadruplu powinna być. Powinna być taka drobna, bardzo gęsta. No tutaj taka nie jest. Pokażę z bliska, jak wygląda piwo. Tak się prezentuje piana, tak się prezentuje barwa. W aromacie ze szkła jest nuta utlenienia. Niestety. I taka nuta słodu niezbyt wysokiej jakości.
Ona jest charakterystyczna w niektórych piwach, szczególnie w tańszych piwach niestety. I tutaj właśnie taka nuta taniego piwa się pojawiła, co jest dość niepokojące. Trochę utlenienia też. Nie ma fuzli, nie ma nut rozpuszczalnikowych, przed którymi niektórzy ostrzegali. No zobaczymy, jak będzie w smaku. Wasze zdrowie, Argus Łowczy, Chmielowy Kwartet. No nie dzieje się tutaj zbyt wiele. Piwo jest wyraziście słodowe, naprawdę słodkie, mocno słodkie. To jest inny typ słodyczy niż przy słodowym tercecie i też zupełnie inny profil aromatyczny. Nie ma w zasadzie akcentów chmielowych żadnych w tym aromacie. Dominują akcenty słodowe. Lekko miodowe nawet, też jakby taki inny typ utlenienia się pojawiał. Piwo jest mocno słodkie, jest wyraziście alkoholowe. Nie można powiedzieć, że ten alkohol nas tutaj jakoś uderza i razi, ale takie wrażenie rozgrzewania rzeczywiście jest, no ale trudno, żeby przy 9% woltażu go nie było. Zresztą w quadruplu jest to akceptowalne. Smaku przypomina trochę jego przeciętnego belgijskiego dubla, szczerze mówiąc. Nie ma tutaj złożoności, nie ma tutaj bogactwa aromatów. Jest alkoholowość taka rozgrzewająca, czyli ta przyjemniejsza powiedzmy. Są wyraziste akcenty słodowe. Jest trochę karmelu, który nie do końca jakby się mieści też w prawidłach dla tego piwa. Jakieś nikłe akcenty kwiatowe może się tutaj pojawiają, ale daleko im do intensywności. Goryczka. Goryczka w piwie jest niska, ale w quadruplu goryczka nie jest specjalnie wysoka. Z reguły to jest około 30 IBU, czasami poniżej 30 IBU, więc tutaj no, nie należało się spodziewać znacznej goryczki, ale należało się spodziewać jednak jakichś aromatów i tych pochodzących jakby od drożdży belgijskich, od fermentacji, jak i tych chmielowych. Nie ma tego tutaj. Nie wiemy, jakich odmian chmielu użyto. Prawdopodobnie Styria Goldings, East Kent Goldings, czyli takie typowe jakby dla tego stylu odmiany, może chmiel Saaz, ciężko powiedzieć, bo ta chmielowość jest znikła i w goryczce, co jeszcze jest jakby tutaj do obronienia i w aromacie, co już jest no, nie do końca do obronienia. Piwo zdominowane przez słód, przez słodycz, z jakimiś ulotnymi akcentami kwiatowymi. Taka mniej przyjemna nuta słodowa gdzieś się ulotniła na szczęście, ale w miejsce tej nuty słodowej wszedł właśnie taki też zapach typowy dla mocnego piwa. Taki lekko podbity alkoholem aromat. Nagazowanie umiarkowane, nie jest za wysokie, średnie, aczkolwiek średnie chyba jednak w kierunku wyższego, wydaje mi się. Nie jest na pewno zbyt duże.
porównaniu ze słodowym tercetem w warstwie aromatycznej to piwo wypada dość blado. Jest ubogie, no, powiem wprost, jest ubogie. W słodowym tercecie mieliśmy te wszystkie akcenty fenolowe, typowe dla piw belgijskich, typowe dla tripla. Tutaj ten bukiet aromatyczny jest bardzo ubogi. Przypomina to po prostu mocnego ale'a. Tak jak powiedziałem, przeciętny belgijski dubel. Z tym mi się kojarzy smak tego piwa, aromat także. Więc no, nie ma tutaj rewelacji. Słodowy tercet w mojej opinii wypada zdecydowanie lepiej. To są oczywiście dwa różne style, ale jeżeli miałbym powiedzieć, które piwo mi bardziej smakuje, no to słodowy tercet był zdecydowanie ciekawszy i też smaczniejszy. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o chmielowy kwartet. Nie ma tutaj cudów. Nie mogę powiedzieć, że jakoś to piwo zdecydowanie polecam. Da się to wypić oczywiście. Nie jest to tak niedobre, jak niektórzy uważają, że jest. Jest to piwo do wypicia, aczkolwiek w ślepej próbie wielu osobom, myślę, byłoby ciężko powiedzieć, że jest to belgijskie piwo górnej fermentacji, a że jest to kwadrupel, to chyba w ogóle byłoby ciężko to stwierdzić. Jest to po prostu mocne, słodowe piwo z niską goryczką, z nikłym aromatem i tyle chyba. Tyle można powiedzieć na temat Argusa Łowczego chmielowego kwartetu. Ciekawe, czy wróci do Lidla przy okazji jakiejś tam kolejnej promocji, akcji. Zobaczymy. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, blog Birofile, blogspot.com. Pijcie dużo dobrego piwa. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!